Niewątpliwą gwiazdą dzisiejszego wieczoru stał się mój ulubiony, niegdyś podkreślam, poseł Stefan Niesiołowski, który to jako pierwszy, znaczy powiedzmy, jest prekursorem takiej polityki miłości w Polsce. Do tej pory był taki krzyk, żeby walczyć z mową nienawiści, z czynami nienawistnymi. No i teraz wiemy, o co chodzi. Stefan Niesiołowski dał przykład, jak się uprawia politykę miłości. I to nie jest jakiś abstrakt, ale konkret. A chodzi o to, że za pomoc biznesmenom za rządów Platformy Obywatelskiej dostawał dostawał jako w drodze rewanżu randki z paniami lekkich obyczajów. Oczywiście pan Stefan Niesiołowski za to nie płacił. Ci biznesmeni kontaktowani z kolegami partyjnymi pana Niesiołowskiego zapewniali naszemu Stefkowi dzielnemu rozrywki walkowie, podobno rozdupcy łóżko jakieś. I radzono, żeby tam zaspokajał swoje dzikie żądze na kanapie, bo już rozdupcą łóżko. No i ci panowie biznesmeni, którzy tam rozumiem, że kilkanaście milionów złotych przytulili dzięki panu Stefanowi, no nie mieli ochoty partycypować w wymianie mebli w garsonierze. No swoją drogą, Stefan, no szatan nie Stefan, a taki był z niego katolik narodowy. No także uprawiał pan Stefan politykę miłości, aż rozdupcy łóżeczko. Swoją drogą, jak będą teraz wychodzić ci kodziarze, koledzy Niesiołowskiego na takie publiczne akcje w koszulkach Konstytucja, to myślę, że jakiś rezolutny producent powinien zacząć produkować koszulki z napisem Prostytucja i oni tam się nie bardzo gapną, bo to banda zjebów. Może też kupią i zaczną w nich paradować. Prostytucja, konstytucja, no Stefan Niesiołowski jako obrońca konstytucji i uczestnik kodziarskich zadym, myślę, że mógłby akurat w takiej koszulce paradować. Tutaj warto Państwu przypomnieć, zwłaszcza tym młodszym rocznikom, że pan Stefan Niesiołowski już na początku swojej kariery parlamentarnej, na początku lat 90., był już wymieniany w podobnym kontekście. Otóż po parlamencie polskim uczęszczała niejaka Anastazja Potocka. No w Polsce mamy takie dziwne odchylenie, że jak ktoś zaczyna się posługiwać arystokratycznym nazwiskiem, no to przed nim się otwierają wszystkie drzwi. A no i wówczas ta pani się przedstawiała jako Anastazja Potocka i opisała w książce Erotyczne immunitety. Nawet gdzieś mam tu książkę, nie chciałem się szukać. Swoje przygody z posłami, między innymi ze Stefanem Niesiołowskim, wówczas jeszcze posłem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Wtedy kochał się po chrześcijańsku, teraz już się kocha po europejsku. Wtedy no, na krzywy ryj, rozumiem, tylko dla skandalu. Teraz już za kontaktowanie. I pani Anastazja też ujęła w swojej książce swoje przygody z Leszkiem Millerem i z Aleksandrem Kwaśniewskim, czyli zaspokajała szerokie spektrum sceny politycznej. A to już jest nieco przebrzmiała sprawa. Zresztą, kto by się dzisiaj przejmował, że tam jedna babka tam z trzema, oczywiście to nie tak, że naraz z tymi trzema, bo oni tam nie wiedzieli o tym, że ta pani Anastazja romansuje z nimi tam osobno, ale Stefan był już wówczas wymieniany jako amator damskich wdzięków. Ale no, bo z drugiej zaś strony cały czas Stefan Niesiołowski prezentował się jako konserwatysta. No i w zasadzie i tak na jego rzecz przemawia argument, że cały czas się zadawał z kobietami. To już teraz to widać, taka różnica między prawicą a lewicą jest taka, że lewica to tam sypia pan z panem, pani z panią, a prawica konsekwentnie pan z panią, pani z panem. No to jeżeli mamy takie niuanse już omawiać, to myślę sobie, że jesteśmy w Europie jak rzadko kto. Kto tam by chciał wygrzebać tę książkę Erotyczne immunitety Anastazji Potockiej, no to może sobie przerzucić ją, tam jest więcej szczegółów. A tych schadzek. Ja powiem tak, to było też moją taką refleksję wywołała
taki szczegół, że te wydarzenia miały miejsce za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, gdy Stefan Niesiołowski zapoznawał biznesmenów z politykami. I co dziwne, bo niby za Tuska to byliśmy jakąś zieloną wyspą, ominęliśmy kryzys, Polska była w doskonałej sytuacji finansowej, rzekomo te pieniądze na 500+ to jest spuścizna po rządach Platformy, ale ciekawe jest to, że Stefan Niesiołowski nie brał pieniędzy, tylko wolał w naturze. No to znaczy, że te sukcesy rządów Platformy to były patykiem na wodzie pisane, żeby nie wyrazić się frywolniej. No, Stefan wolał w naturze, a nie w gotówce, to znaczy, że te sukcesy finansowe, o których dzisiaj wyśpiewuje pan Wincent Rostowski, to były jednak dość iluzoryczne. No co ciekawe, to Stefan Niesiołowski jest kolejnym politykiem, który w momencie takiego swojego wejścia do polityki prezentował się jako katolik narodowy, należał takiej partii Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, a z którym to Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym nie bardzo chciał wówczas współpracować Jarosław Kaczyński, wówczas w Porozumieniu Centrum, bo zawsze ich tam uważał, że to tacy tak dużo gadają o Kościółku, to prędzej czy później świnia z nich wyjść musi i miał rację. No a potem jego przygody z mecenasem obecnym, wcześniej końskim łbem Romanem Giertychem, potwierdzają tę zasadę. Także uważajcie, moi drodzy, który tam świętoszkuje tak bardzo pod publikę, to prędzej czy później jakiegoś tutaj koziołka nam wszystkim wykręci. Dość o Stefanie, dzisiaj chodził taki mocno zmartwiony po Sejmie, a nie bardzo tam miał ochoty rozmawiać z dziennikarzami. No, Stefan, polityka miłości, no już wiemy dzięki tobie, co to oznacza w wydaniu obecnej opozycji. I pani Kopacz, no to mowy nie ma, tam widać od buzi dawania, tam są lepsi. Tylko nie wiem, dlaczego tego Stefana nieszczęsnego wyrzucili z Platformy, czy wiedzieli, że on tak tą politykę miłości uprawia. I pan Schetyna już miał przecieki, że lepiej tego ogiera trzymać z dala od tego swojego haremu. No i tutaj mamy też ciekawostkę, dlaczego pan Stefan Niesiołowski nie znalazł się w towarzystwie pana Petru, otoczonego bądź co bądź kobietami swego czasu, jeszcze takim haremem, no, który się wzajemnie skłócił, no ale tutaj wpuścić lisa do kurnika. No to pan Petru sobie mógł wybierać, z kim tam fruwa na Wyspy Dziewicze za przeproszeniem, a tu jeszcze tego Stefana mu wpuścić. No to on by mu tam dopiero przetrzepał szeregi partyjne wszelkimi tego konsekwencjami, ażby wióry leciały i naftalina by tam nie pomogła. Z drugiej strony mam taką refleksję, bo w środowisku pani Kopacz, mnóstwo takich leciwych feministek się porusza. A wiadomo, że takie słowa feministek, które uważają, że im bardziej, znaczy tak, im mniej dbają o swoją kobiecość, tym lepiej. Ja rozumiem, że niektóre z tych feministek stosują ten odrażające środki przeciwko molom, między innymi naftalinę, tylko zadaję takie pytanie, gdzie te mole im grasują, w jakich futerkach, skoro nawet panią Kopacz to tak zainspirowała, ale niby to przerzuciła gdzie indziej, no ale kto jej to przypomniał, no bo mało kto chodzi w ogóle w futrach, a już takich, które mole żrą, to na pewno pani Kopacz nie ma dostępu do szaf konserwatywnego elektoratu. Ja tam pana Kaczyńskiego nigdy w żadnej czapce z nutli nie widziałem, także widać tam w szeregach tej lewej strony Platformy Obywatelskiej wali naftaliną, bo te panie feministki, celowo nie dbając o swoją kobiecość, futra hodują, tylko państwu do myślenia zostawiam, w których miejscach. No dość milcz gębo przebrzydła, bo to mogą jeszcze niektórzy się zgorszyć. Czy uważa pan, że ta gnida Niesiołowski powinien siedzieć? No. Ale tutaj chodzi o, rozumiem, jakąś pozycję taką z Kamasutry, czy tylko o uwięzienie, tak? Bo to musimy ustalać teraz. Nie wiem, co on tam, w jakiej pozycji się zadowalał, ale używał tego fasolki po brytońsku. No, patrzcie, stary jestem, głupi chodzę. Nie wiem, jak to fasolki brytońskie można do erotyki użyć. Może komuś z państwa przyjdzie coś do głowy. Niesiołowski, winny czy ofiara? No, to zależy, to było sado czy maso. No, jak sado maso, to może ofiara, ale może to lubi. Myślę, że jurny Stefan powinien zostać twarzą IKEA. Nawet ja
Nie zarwę tego łóżka. No, tu jest konkurencja na rynku meblowym, mnóstwo reklam. Ja myślę, że tam Stefan Niesiołowski, jeśli wyjdzie z polityki, to da sobie radę, bo niektóre aktorki reklamują rozmaite narożniki, kanapy i tak dalej. To jest niekrępujące, jak kobieta reklamuje takie miejsca, gdzie się poleguje. No, a Stefan jakby tam zaczął reklamować, to ho, 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 myślę sobie, że przyszłość przed nim. Oczywiście jak nie wyląduje na więziennej pryczy. Tego ogiera dzikie żądze na kanapie, bo już rozdupcą łóżko. Moją drogą, Stefan, no to szatan, nie Stefan.